Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Jan Kubań. Dzisiaj w rozmowie gość Paferek goszczę Krzysztofa Szczawińskiego, matematyka, który zajmuje się budową modeli zjawisk społecznych. Dzień dobry, zgadza się. Zgadza się. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać, ponieważ ostatnio czytałem wiele Twoich artykułów, wpisów w internecie na temat tego, że naukowcy państwowi nie radzą sobie właśnie ze zbudowaniem modelu skutecznego, który daje dobre prognozy, modelu rozwoju epidemii, a Ty pokazałeś, że Ty to zrobiłeś. Zresztą, tak jak twierdzisz, nie jest to jakiś wysoce skomplikowany model. No i chciałem z Tobą, bo to bardzo koresponduje z tym, co ja zauważyłem, zresztą nie tylko ja, ale przede mną wielcy inni myśliciele. Otóż to, że władza czyni głupim, to powiedział Fryderyk Nietzsche. Władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. No a przecież naukowcy państwowi są właśnie, należą do grona władzy, bo oni są przez tą władzę opłacani. No i w związku z tym ja ukułem nawet taki termin, arystokratyzacja, no bo zawsze mi się ten król Ludwik, którego tam ścieli, czy Cromwell w Anglii też ściął jakiegoś króla, to byli właściciele zarządzający ludźmi i krajami, którzy nie potrafili zarządzać, no bo po prostu ci ludzie wzięli i ich ścieli. Natomiast mieli ładne peruki, ładnie się ubierali, perfumowali się, mieli ładne maniery, natomiast jeżeli chodzi o takie praktyczne zastosowanie wiedzy zarządczej, to mieli to niestety na bardzo niskim poziomie. Jaka jest definicja arystokratyzacji? Otóż jest to proces utraty samooceny, skuteczności działania i postępujące niezrozumienie efektów swoich działań ludzi władzy wskutek sprawowania władzy. No i teraz chciałbym, żebyśmy się odnieśli, tutaj podyskutowali na ten temat, co to się dzieje, tak? No bo według mnie jest to obiektywny proces. Zresztą ty też o tym mówisz, że ani rządzący, znaczy na przykładzie pandemii, ale być może zaraz znajdziemy chociażby inne przykłady, chociażby Afganistan, nie? Kiedy to wycofanie tych wojsk amerykańskich to po prostu był dramat. No, to nie wiem, chyba... Też akurat popełniłem taki wpis, gdzie porównuję te dwa zjawiska. Super, czyli właśnie z Afganistanem tak jak z epidemią, bo tak? Paralele są bardzo... No to proszę akurat cię, pisałem. Tak, no właśnie, bo celem tych moich rozmów z Tobą, w ogóle być może nasz program nie będzie już tylko gość Paferek, ale ciekawy gość Paferę, chciałbym, żebyśmy mówili głęboko na poziomie naukowym, właśnie szukali głębokich analogii, porównań pewnych zjawisk, bo to też jest oznaką właśnie budowania nowych teorii, tak, które potem mają tłumaczyć o wiele więcej rzeczy. Tak jak zawsze ja mówię, że mur obronny z zamku to jest to samo, dokładnie spełnia taką samą funkcję jak błona komórkowa w komórce. Tak? Odgradza wnętrze od zewnętrza i koniec. Tak samo właśnie bardzo ciekawym będzie to porównanie, tak jak powiedziałeś, w epidemii, tak samo jak w Afganistanie. Tak, ale zanim, to najpierw parę tutaj kwestii było poruszonych. No, jedna to jest efekt ewolucji władzy i no, jaki ona ma wpływ na te osoby, które ją sprawują, ale ja akurat ostatnio o tym pisałem i postrzegam, że sedno problemu leży gdzie indziej. Tutaj... Czyli zapytam, przepraszam, że przerwę, czyli nie w tym, że system sprawowania władzy ich degeneruje, to w czym innym. Właśnie, że to nie jest na tyle aspekt ewolucji w czasie danych osób, co doboru tych osób. Okay. Teraz został użyty termin nauka państwowa. No jest to termin, który sam w sobie zawiera no, sprzeczność, tak, oksymoron. Bo no, czym jest nauka? Nauka to jest poszukiwanie. I tutaj kluczowym jest słowo szukanie. Nie wiedzenie i wdrażanie czegoś, co jest jakąś jedną tam doktryną, ideologią czy prawdą objawioną. Tylko właśnie poszukiwanie. I w sposób taki no, skromny i pokorny. I to umiejętność w ogóle wejścia w taki tryb intelektualny, który... Jest pełen wątpliwości. Który, no właśnie, jest wątpliwości wobec siebie, wobec swoich dotychczasowych opinii, zdań, odkryć i cały czas kwestionowanie siebie, to jest to zupełnie inna logika i zupełnie inny tryb funkcjonowania niż w instytucjach hierarchicznych, no, z jakich zbudowane jest państwo. No ale tak? To jest raz, niemedialne i trudno sprzedawalne. No. Niektórzy umieją mniej lub bardziej, ale wracając do terminu nauka państwowa. Tak naprawdę mówimy o profesurze. I też akurat zapraszam na taką moją stronę, którą stworzyłem,
pod tytułem Rozum i Wolność, ale także na moim fanpage'u ostatnio pisałem o profesurze i o sposobie doboru, wewnętrznego doboru, bo tak naprawdę jest to pewnego rodzaju kooptacja tej grupy. Są to ludzie, którzy najwytrwalej... Czytają najwięcej książek. Najwytrwalej ciągnęli swoją karierę akademicką, co raczej nie jest atrybutem ludzi najzdolniejszych, a nawet tych bardzo zdolnych. Raczej mamy do czynienia z taką grupą, która sama się odcina niejako od tych najzdolniejszych, żeby tworzyć jakąś taką pewną spójność tej grupy. I to są ludzie, których w tym moim ostatnim tekście określiłem jako taką grupę prymusów. Na zasadzie, że każdy mniej więcej zna ich ze szkoły i to są ci, którzy najciężej się uczyli, największą satysfakcję mieli z tych swoich wyników, swoją poczucie własnej wartości ale też i kompleksy wobec innych budowali na podstawie tego, że wiedzieli, że są często i zdolniejsi od tej średniej i właśnie tą swoją pracą sobie zasłużyli i dzięki temu dochodzą do tych tytułów. Czyli są to mniej więcej ludzie, którzy byli w szkole prymusami i określam to na jakieś 2-3% społeczeństwa, czyli w Polsce mówimy to o jakichś paru do 10 tysiącach, ludzi z rocznika i z nich się wywodzi cała ta klasa instytucjonalna i to nawet nie tylko na uczelniach, czyli nie tylko profesura, nie tylko ta właśnie nauka państwowa, ale też z tej klasy, z tej grupy ludzi, z tego poziomu zrozumienia, bo tak naprawdę odpowiada to pewnemu poziomowi zrozumienia zjawisk złożonych, to z tej grupy także wywodzi się większość dziennikarzy, i także właśnie klasy politycznej. Przepraszam, że ci przerwę, ale twierdzisz tak, że właśnie prymusi to jest pewna kategoria ludzi, którzy spełniają warunki stawiane przez szkołę w bardzo dobry sposób i są prymusami. Oczywiście coś tam muszą wiedzieć, tak? Jakiś poziom intelektualny mają. Ja to nazywam poziomem średnim plus plus. Średnim plus plus. Na pewno nie są twórczy, bo twórcze osoby są buntownikami. Poza tym są według mnie też tacy, że tak jak powiedziałeś, kwestionują sami siebie, tak? A co ja mogę zrobić? A dlaczego tak to jest? A być może zrobiłem jakiś błąd. Natomiast my, jak oglądamy w tej chwili właśnie wypowiedzi autorytetów, państwowych autorytetów naukowych, to oni po prostu doskonale wiedzą o rzeczach, o których nie da się doskonale wiedzieć, tak? Natomiast oni to wiedzą. Czyli po prostu twierdzisz, że te produkty, które sterują nami, czyli naukowcy, topowi dziennikarze, politycy też, wywodzą się właśnie... Tak, to jest... już tak ogólniej, akurat tak się składa, że przez pewien moment mojego życia byłem specjalistą od oceniania tego poziomu rozumienia zjawisk złożonych. Czy to jako egzaminator z matematyki, jak jeszcze za moich czasów studenckich, tak się akurat składa, że na najlepszej francuskiej uczelni, przez którą przechodzi ta francuska elita, tym egzaminatorem byłem, a później również w jednej z najbardziej selektywnych instytucji świata, jaką był wówczas Goldman Sachs, bank inwestycyjny, byłem właśnie przez parę lat specjalistą od tej rozmowy kwalifikacyjnej, która właśnie miała na celu ocenić, na jakim poziomie zrozumienia zjawisk złożonych ktoś się sytuuje. I dzięki temu mam dosyć dobry ogląd tego spektrum i oczywiście to można na różny sposób podzielić, ale ja wydzielam takie mniej więcej 7 poziomów, nazywam to poziomami zrozumienia zjawisk złożonych, od ludzi znacząco poniżej średniej do absolutnych geniuszy. Na ten temat, właśnie na temat tych poziomów, bo ja z kolei jestem twórcą takiego pojęcia jak myślenie absolutne, które składa się z wielu, to nawet nie są poziomy, tylko wielu obszarów i te obszary mogą się wykluczać, wykluczać nie, ale one mogą być rozłączne lub jakoś ze sobą spójne. W każdym razie nie jest to tylko i wyłącznie hierarchia, tak? Bo możesz być dobry w jednym poziomie i zły w drugim. Również.
Owszem, tak, ale no dlatego określam to wężej. Mowa o poziomach zrozumienia zjawisk złożonych i tutaj no, jest to dosyć spójna kategoryzacja i określam jeden poziom jako relacja pomiędzy dwiema osobami, tak żeby odnosić się do rzeczy, które, z którymi każdy miał kiedyś do czynienia, tak jak wcześniej o tych prymusach mówiłem. Żeby to nie było nadmiernie teoretyczne, czyli poziom różnicy to jest mniej więcej taka różnica, jaka istnieje pomiędzy jedną osobą, a drugą osobą, którą ta pierwsza osoba uznaje za osobę głęboko rozumiejącą, taki naturalny lider i autorytet. Osoba, która, no właśnie, zjawiska, z którymi spotyka się ta pierwsza osoba, ta druga osoba je rozumie w sposób imponujący dla tej pierwszej. I to jest taki naturalny poziom i też naturalna relacja, wedle której człowiek dobiera sobie autorytety, dobiera sobie liderów. No i tak definiując te poziomy, no doliczam się ich 7. No dobra, ale tak jak mówisz, ta twoja profesura jest na 3. poziomie, nie na 7. Na 4. Na 4, a oni mają jakieś autorytety? Na 4. No właśnie, pewnie w swojej skrytości ducha, owszem, tylko że zbudowawszy swoją właśnie pozycję władzy, i tutaj może wchodzi ten element, jak władza no, korumpuje, demoralizuje i tak dalej, czyli poprzez no, często duży wysiłek, lata niejako doczołgania się do jakiejś pozycji, która jest pozycją władzy i prestiżu, niejako budują w sobie to poczucie, że no nie, to oni jednak są tymi depozytariuszami tej słuszności, która no właśnie na tym poziomie jest taką słusznością bardzo uproszczoną. To jest takie myślenie najczęściej jednoczynnikowe, czyli że widzą jakiś jeden czynnik i tak samo upraszczającym myśleniem jest myślenie ideologiczne. Ja to nazywam myśleniem redukcjonistycznym, właśnie zredukowanie się do jednego czynnika. No, czyli uproszczone, czyli ten sam rdzeń. Tak, ten sam. No więc również oni mają przy zbudowaniu tej pozycji, prestiżu i tak dalej, może wcześniej w swojej skrytości ducha pewne kompleksy wobec tych ludzi, których oni dobrze widzieli, znali ze szkoły, też i ze studiów i którzy no, funkcjonowali o ten poziom właśnie zrozumienia głębiej. Tylko że poprzez to, że ta grupa, o której mówiliśmy wcześniej, czyli to no, sedno profesury, dziennikarzy i decydentów, ma wielką przewagę liczebną nad tymi rozumiejącymi głębiej, to w naturalnej dynamice grupy dochodzi do tego, że po prostu ich wycinają. A tamci raczej odchodzą, właśnie, no bo nie chcą w tym towarzystwie. Chciałem zwrócić uwagę, walczyć. Że ta grupa tej profesorów, nazwijmy ją, no nie wiem, jak moglibyśmy, oni mają mechanizmy samocementujące, tak? Natomiast ci właśnie jak buntownicy... Jak każda grupa zresztą. Ale właśnie nie, ci buntownicy, poszukiwacze nowych rzeczy, oni raczej nie, no bo no bardziej taki nie mają wolny interesu, duch, oni nie mają interesu, tak? Znaczy oczywiście możemy się na przykład spotkać i podyskutować pewne rzeczy, natomiast no, nie jesteśmy nikim z zewnątrz zagrożeni, w związku z tym nie będziemy się cementować, żeby walczyć z tym silnym. Dokładnie. Z tym silnym. Wiedząc, że sobie poradzą, mogą robić ciekawsze rzeczy. Dokładnie. I nie będąc na takim poziomie, że dla nich no, ta profesura czy to stanowisko to jest jakieś, Bóg wie, jakie osiągnięcie, no to nie trzymają się tego tak bardzo. I to doprowadza do takich no, systemowych procesów, gdzie no, w pewnych ramach się ustala taki dosyć stały poziom pewnej grupy, no i później ona się utwierdza w twoich przekonaniach, w swoich logikach, cytują się nawzajem i tak dalej. No i to doprowadza do no właśnie tego, co zostało nazwane nauką państwową, która z nauką no, w takim znaczeniu, w którym myślę, że najbardziej w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowało pojęcie nauki, to byli właśnie ci, no, ci wolni ludzie, którzy każdy gdzieś tam w swoim kącie szukał, czasami się spotykali, ale nie miało to tych ram instytucjonalnych i też masowych, które doprowadzały do tego no, ustabilizowania się na tym poziomie, gdzie no, popada się we wszystkie pułapki intelektualne, bo jest to również poziom, który jest taki, że kreuje pewne pretensje do intelektualizmu,
czyli że poczucie, że o, oni są tymi, którzy powinni właśnie wchodzić w pewne abstrakcje. I poznając jakikolwiek tryb abstrakcyjny, i takimi są najczęściej jakaś ideologia, to no, tak się głęboko w nich zakochują, nie widząc no jakby nieskończonej złożoności świata dookoła, i zaczynają pojmować świat wedle jakiegoś właśnie tego uproszczonego modelu. I każdym takim modelem jest czy ideologia, czy, no, czy ta religia naukowa obecnie. Czy pewne dogmaty nawet. Czy też tryb moralizatorski, bo to też jest ten poziom, który doprowadza do no, największej podatności na to, żeby wpaść w to, że właśnie jestem depozytariuszem tej jednej słusznej prawdy i przez to wchodzę w tryb moralizowania i później grzmią ex katedra. Prawdziwy naukowiec nigdy nie grzmi ex katedra. Wydaje mi się, że to grzmienie ex katedra i właśnie ten tryb moralizatorski wynika też z etatyzmu. To znaczy w momencie, kiedy ty jesteś naukowcem, który poszukuje i który ma sprzężenie zwrotne w postaci innych naukowców, którzy z tobą konkurują. A przede wszystkim jest... rzeczywistości, która jest najbardziej bezlitosnym sprzężeniem zwrotnym. Dokładnie. Bo tak. Rzeczywistość jest zawsze nieskończenie złożona i zawsze no, na wyższym poziomie jest to poczucie, że no, jedynie operuje się na jakimś cząstkowym modelu, ale ta świadomość pozwala czynić ten model coraz szerszym, coraz lepszym. A właśnie na tym niższym poziomie nie ma tej świadomości, że to, na czym się operuje, to jest tylko jeden z wielu modeli, z których każdy tylko jakiś wycinek mechanizmów jest w stanie ująć. Dobra, czyli ty te poziomy, tak? Czy masz je zdefiniowane? Masz je nazwane, czy nie? Tak, no to są posty, na które zapraszam, tak, gdzie, ale to, gdzie czy to mógłbyś określam? Powiedzieć w jakiś... oni są na tym poziomie czwartym, jak on się nazywa? W wielkim skrócie, no poczynając od ludzi, no, którzy mocno poniżej średniej społecznej społeczeństwa rozumieją no właśnie, kwestie złożone, no w tym wypadku są to raczej kwestie proste, to są ludzie, którzy też mają swoje autorytety i właśnie najczęściej są to osoby, które są o ten jeden poziom zrozumienia wyżej. I tutaj no to jest właśnie ważna rzecz, którą i myślę taka jedna myśl, którą jakbym mógł przekazać, to byłaby ta, czyli że ta relacja od jednej osoby do jej autorytetu jest właśnie dużo łatwiejsza przy tym jednym poziomie różnicy niż przy większej różnicy. I to jest bardzo fundamentalne później w mechanizmach wyborczych, bo właśnie ludzie raczej wybierają tych na swoje autorytety, z którymi nadal operują w tych samych kategoriach intelektualnych, tylko że widzą, że ktoś jest w nich sprawniejszy. I to jest właśnie definicja tego jednego poziomu różnicy. I teraz wracając do tych poniżej jednego, mocno poniżej średniej, no dla nich tymi autorytetami, i to często w codziennym życiu będzie, to będzie pracownik i jego szef, to dla nich autorytetem będzie osoba, która nadal jest, no, tylko że mniej poniżej średniej, powiedzmy. Dla nich z kolei ten poziom wyżej to będą osoby nieco powyżej średniej. Dla nich z kolei, i tutaj dochodzimy do tej właśnie, do tej klasy dziennikarzy, profesorów i tak dalej, no i także polityków. Urzędników wysokiego poziomu. Czyli wszystkich ludzi, którzy się w naturalny sposób w swoim funkcjonowaniu, w swojej pracy odwołują do no właśnie większości. I często im się wydaje, że się odwołują właśnie do tych ciutkę powyżej średniej zrozumienia. No ale jednak ci ciutkę poniżej średniej i ciutkę powyżej średniej, to oni stanowią większość. No i gdy media funkcjonują wobec całej masy społeczeństwa, a także wyższa edukacja, czyli także profesura funkcjonuje, no, stała się masowa, czyli wobec większości społeczeństwa, a także politycy, którzy no, czego szukają? No bo poparcia większości, no to w naturalny sposób, to jest drugi mechanizm, który doprowadza do tego samego. Ci wszyscy ludzie, no, osoby, które lądują w tej sytuacji, są tymi, którzy najsprawniej umieją być autorytetami właśnie dla tej większości, czyli tych ludzi ciut poniżej, ciut powyżej średniej. Czyli tezę masz taką, że wybieramy tych polityków, którzy są ciut sprawniejsi w wywieraniu wpływu na te swoje niższe warstwy, tak? Nie, i nazywam ogóle... tego niższymi warstwami. No to znaczy, po prostu jest większość społeczeństwa, którzy się po prostu zajmują czym innym. To są ludzie, którzy się zajmują swoim codziennym życiem i na tym się znają. I świetnie. Każdy się zajmuje tym, czym się zajmuje. No i skoro już wymieniam, no to
też jest mniej więcej różnica poziomu pomiędzy no, tymi naszymi najczęściej decydentami, profesorami, profesurą i tak dalej, a ludźmi już no, prawdziwie zdolnymi, którzy no, często się wypisują z tego systemu lub są z niego wyautowani. Niestety jest też zjawisko, że niektórzy z nich popadają w cynizm i stają się no, takimi... Wchodzą na orbitę, tak? Stają się takimi manipulatorami. Różnie bywa. Przykład jakiś z Polski? Nie chcę operować nazwiskami. Okay, ludzie się mogą domyśleć. Jak widzą iluś psychopatycznych smutasów, którzy bawią się w manipulowanie tą masą klasy politycznej i profesury, to pewnie mają do czynienia z taką osobą. No i nad tym jeszcze identyfikuję. Miałem okazję poznać takich ludzi, więc mogę o tym mówić. Jeszcze dwa poziomy. No, jeden to są osoby wybitne, ale bardzo szybko, a no, ten najwyższy to są... No to już mówimy o geniuszach, którzy występują raz na parę lat w takich społeczeństwach jak Polska czy Francja, które akurat znam pod tym względem. Taki przeczytam cytat z książki Bogactwo i nędza narodów. I ciekaw jestem, co ty powiesz, bo według mnie on mówi dokładnie to, co ty przed chwilą powiedziałeś. A rządy na ogół energicznie reagowały. Przyznać trzeba, co prawda, że ich sztywni, przeważnie mało kompetentni przedstawiciele, wybierani bardziej ze względu na koneksje rodzinne i polityczne, niż rzeczywiste zasługi, uwielbiali protokolarne formalności. Czytając biografię tych nadętych bałwanów, człowiek zachodzi w głowę, jak Brytyjczykom udało się stworzyć i utrzymać imperium. Jednakże garstka wyjątkowych indywidualności potrafiła z nawiązką nadrobić to, czego nie udało się dokonać stadu karierowiczów, tym bardziej, że wysoko urodzeni faworyci ochoczo zwalali całą robotę na swoich podwładnych. Wszystko się zgadza i można to odnieść do naszej rzeczywistości. No jak ci ludzie występują w tych gronostajach, akurat użyłem takiego zdjęcia do ilustracji mojego postu o profesurze, no to jest tutaj aspekt tej nadętości. Ale jest jednak różnica pomiędzy, no, szczególnie w czasach, gdy powstawało Imperium Brytyjskie, ich tym systemem no, doboru kadr, a polskim. I tutaj jest właśnie ten aspekt dynamiczny, który w Polsce jest dodatkowo niekorzystny. Bo te zjawiska, które dotychczas opisywaliśmy, również występują w Wielkiej Brytanii. Ale w Polsce dodaje się no, dodatkowe, wynikające z tego, że w Wielkiej Brytanii dobór kadr jednak przez parę ostatnich wieków dużo bardziej się odbywał wedle zdolności, kompetencji, wyników. Dlaczego? Bo oni byli w trybie budowania wartości. Czyli zamiast, i tutaj przedstawiam tryb budowania wartości, czyli logikę no, budowania firm, no, tam wtedy kolonii i tak dalej, potęgi, przeciwstawiam to trybowi konfliktu, czyli trybowi, w którym są dwa lub więcej obozów, które są sobie przeciwstawione i kadry są w takim trybie dobierane poprzez posłuszeństwo raczej niż kompetencje i tak dalej. I Polska od dwóch, trzech wieków jest i ma, no już nabrała tradycji doboru tych kadr wedle tego trybu bardziej posłuszeństwa, bo gdy jest to tryb właśnie konfliktu i takiej opozycji, to raczej niż wybierać tych, którzy najlepiej tam tą wartość zbudują na wszystkich szczeblach i przez to będzie ona rosła, to raczej się jest takie myślenie, że no, kto jest z nami, kto nie jest z nami, co przekłada się na zgodność, posłuszeństwo, a dwie niezależne osoby no, na podobnym poziomie nigdy nie będą zgodne w 100%. My raczej, widzę z naszej rozmowy, jesteśmy osobami raczej bardziej zgodnymi niż średnio, tak, ale pewnie jakbyśmy weszli listę naszych przekonań, to może w 70% by się pokrywała, nie więcej. No to by nie mogło funkcjonować w trybie, w którym dobór kadr dzieje się poprzez pełne posłuszeństwo, pełną zgodność, w którym niestety Polska jest od 300 lat. Czyli system, w którym funkcjonowali Brytyjczycy, był różny od systemu, w którym funkcjonują Polacy. No bo właśnie, Polacy i budowali wartość. A jak się buduje wartość? Tak jak w firmie, tak? Tak, no, tak jak
zatrudnia się ludzi najzdolniejszych i ufa się, że będą oni tą wartość budowali, która później sprzyja i tak dalej. I oni w tym trybie, 300 lat będąc, mają tą przewagę i przez to ten średni poziom kadr, gdy na początku ten pierwszy mechanizm selekcji jest wedle właśnie kompetencji i tak dalej, to dzięki temu ten średni poziom kadr jest wyższy niż gdy jest się w tym trybie zgodności posłuszeństwa. W Polsce mamy to przysłowiowe noszenie teczki i tak dalej, wedle którego się awansuje. Tak. Pytanie jest takie do Ciebie. Mamy ten Twój model, gdzie właśnie jest społeczeństwo całe, które wybiera swoich przedstawicieli o poziom wyżej. I pewna dyfuzja. Tak, zgadza się. Ale teraz, czy takie nasze rozmowy, przecież jeżeli sobie właśnie czytamy takie cytaty, chociażby o Imperium Brytyjskim. Ja zaraz powiem, może jeszcze przeczytam dwa cytaty i potem postawię pytanie. Całość prowadzonej przez Was polityki jest jedną nieprzerwaną serią słabości, lekkomyślności, despotyzmu, ignorancji, nieskuteczności, niedbalstwa oraz notorycznego serwilizmu, nieudolności i korupcji. To pisze Szaleństwo Władzy. To jest Barbara Tuchman, która się w ogóle zajęła właśnie aspektem władzy, tego, że oni się tak zachowują, jak się zachowują. Teraz o poddaniu Singapuru. To też jest ciekawe. Singapur podał się w sposób dramatycznie, tak jak Afganistan prawie, że. Jakie jest podsumowanie? Obrońcami dowodziła niekompetentna zbieranina tłuszczochów i bufonów. Ich działania opisano później jako bezprzykładną wojskową nieudolność, administracyjną niekompetencję, kłótnie między dowodzącymi i zwykłą ignorancję. Mamy takie przykłady z historii i teraz my o tym wiemy, my potrafimy znaleźć odniesienie do rzeczywistości i patrząc na naszych polityków, albo urzędników, albo dziennikarzy, mówimy, to jest tłuszczoch, to jest nadęty bałwan. Zrobię małą dygresję na temat Singapuru właśnie, więc a propos. Premierem Singapuru tak się składa, że jest matematyk i to nie byle jaki matematyk, to jest człowiek, który był tak zwanym senior wrangler. Senior Wrangler to jest najwyższy tytuł akademicki, jaki jest przyznawany studentom studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Cambridge. Konkretnie jest to osoba, która na pierwszym miejscu skończyła ten najbardziej ekskluzywny kurs matematyczny na Cambridge. W Singapurze jest on teraz premierem, on jest synem tego wcześniej wieloletniego, silnego człowieka. Lee Kuan Yew chyba, tak? Tak, ale nie jest przypadkiem, że Singapur jest jednym z najbogatszych i najbardziej rozwijających się krajów na świecie. I również najlepiej sobie radzącym ze złożoną kwestią obecnie epidemii i tak dalej, i tak dalej. Tam ten tryb doboru nie był taki jak u nas, że większość swoje autorytety, czyli właśnie te osoby o ten jeden poziom wyższy mianuje na decydentów, tylko jest ta osoba z tych dwóch najwyższych, powiedzmy, poziomów zrozumienia i od razu widać zupełnie inny chociażby sposób mówienia tego lidera od tych naszych. Jest to człowiek, który wychodzi przed kamerę, tłumaczy i przekonuje. Bo też wynika to niejako z braku kompleksów intelektualnych. Że on wie, że wielu rzeczy nie wie. On wie, że rządzenie nie jest że rzeczywistość jest niesamowicie złożona. Ale wie też, że wedle takiego trybu można dochodzić do najlepszych rozwiązań, które nigdy nie będą idealne, ale będą dużo, dużo lepsze niż jak wyjdzie paru napuszonych, nadętych, jak tutaj czytaliśmy, ludzi o właśnie tym dużo węższym zrozumieniu. I ja się przekonałem podczas dwóch ostatnich lat, jak ono jest wąskie i jak ono jak jest niskim poziomie. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się. Że aż tak nisko. Wcześniej ja, jak w marcu zeszłego roku miałem okazję paru osobom na poziomie ministerialnym tłumaczyć rzeczy w sposób najprostszy, jak umiałem. I spotkałem się po prostu ze ścianą niezrozumienia.
no wręcz żenującym klepaniem jakichś sleganów, że przejdziemy przez to razem i damy radę. Mhm. Czyli kompletne też niezrozumienie nie tylko zjawiska, ale też ich roli wobec tego zjawiska, którą nie jest no tutaj być coachem, motywatorem niskich lotów i jakimś takim trybunem, tylko mowa była o osobach, które miały jak najlepiej to zrozumieć i jak najlepsze rozwiązania zastosować. A tutaj damy radę, przejdziemy przez to razem. No więc ta przepaść się później przekłada na, no na to, jakie ścieżki są, jakie ścieżki decyzyjne, jakie ścieżki no dla tych sytuacji, w których niestety potrzeba podejmować jakieś decyzje na skalę społeczeństwa. Tych sytuacji powinno być jak najmniej, ale rzeczywiście są takie sytuacje, w której te decyzje powinny być podejmowane. No i a jak mówimy o decyzjach na skalę społeczeństwa, to mówimy o decyzjach, które operują na wielkim, bardzo złożonym systemie. No i w naszym systemie niestety podejmują te decyzje, które osoby, które absolutnie nie ogarniają właśnie tych systemowych zależności. Tak, mi się w ogóle wydaje, bardzo smutne, jak to się z bliska widzi. Nasze rządzenie w Polsce akurat polega na tym, i to na szczeblach różnych. Ja tutaj też mam książkę, właśnie chciałbym Państwa zachęcić do sięgnięcia po tą książkę Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, która pokazuje właśnie, jak rządzą, też w miniskali, bo to dotyczy gminy, to jest case study gmina, że generalnie to jest dojenie pieniędzy społecznych. Na tym oni się fokusują i bardzo dobrą rzeczą jest inwestowanie, na przykład zbudowanie lotniska, przyjęcie na tym lotnisku 3-4 samolotów, zaoranie tego lotniska i zbudowanie jeszcze większego, bo wtedy przyjmiemy 30 samolotów i nie ponoszenia żadnych konsekwencji. A tutaj właśnie tak jakby drugi aspekt, o którym chciałbym dorzucić. Pierwszy, to ty mówiłeś, to jest zły dobór kadr, bo dobieramy właśnie ten mechanizm, poziom niższy dobiera ten poziom bardziej atrakcyjny, który uważa, który jest w ogóle niekompetentny, bo wywodzi się właśnie z tej, powiedzmy, warstwy kujonów i prymusów. Natomiast drugi aspekt to jest tak jakby, że oni się nie uczą. To znaczy, jeżeli mamy firmę, mamy przedsiębiorcę, bo ja mam z kolei taką tezę, że przedsiębiorca prywatny o wiele lepiej by sobie poradził z problemami społecznymi, w o wiele lepszym sposób, niż właśnie tego typu ludzie dobrani, których my dobieramy, bo on się ciągle uczy, bo jeżeli nie dostanie, jeżeli jego decyzja spowoduje, że on dostaje po tyłku, że jego firma na przykład ma zachwianie finansowe, to on się uczy. Natomiast tu, po zbudowaniu lotniska, oni się niczego nie uczą, tak? Zostało zaorane, nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to. No to hulaj dusza, piekła nie ma, budujemy kolejne lotnisko. No tych aspektów jest więcej. Tu się skoncentrowaliśmy na tym poziomie, na tym aspekcie poziomu zrozumienia, ale do tego dochodzi jeszcze poziom, no, uczciwości na przykład, tak? No, którego no, to na inną rozmowę i tak dalej. Chociaż jest on niejako skorelowany, bo od pewnego poziomu chęci zrozumienia świata, przekazywania tego zrozumienia i chęci szukania najlepszych rozwiązań, w naturalny sposób wchodzi się w tryb właśnie robienia tego, raczej niż no, czegoś, co by robiła osoba o innym systemie wartości, co jest właśnie też skorelowane z tym niższym poziomem, czyli żeby bardziej zgarniać pod siebie, bardziej tworzyć właśnie tą grupę, no, zasobność tej grupy i tak dalej. No tutaj czego obraz mamy w tej chwili w Polsce? Wiele tych tak. dynamik różnych prowadzi do podobnego efektu, jeśli chodzi o ludzi, którzy te stanowiska później zajmują. Jasne. Takie pytanie mam do ciebie. Gdybyś miał jedno albo trzy życzenia, które Złota Rybka by spełniła w zakresie właśnie tutaj tego tematu, o którym mówimy, czyli jak systemowo, co byś wprowadził systemowego, jakie rozwiązania systemowe, żeby poprawić? Ja nie mówię o rewolucji, żebyś wyrżnął połowę społeczeństwa, drugą wrzucił inny program, tak jak w Korei Północnej, i wtedy byśmy mieli... Ale broń Boże, to jest właśnie myślenie tego poziomu uproszczonego. Uproszczonego, to jest zgadza właśnie się. Myślenie tak, ideologów. Tak. No, co byś zrobił? Więc nie mowa tutaj o życzeniach,
tylko no, poruszamy się w właśnie świecie rzeczywistym, z całą jego fantastyczną złożonością i to jest najciekawsze, więc tutaj wręcz właśnie powinniśmy unikać tego myślenia magicznego i życzeniowego, które też jest atrybutem no, tego poziomu upraszczającego, że fajnie gdyby było tak, fajnie gdyby spełnić sobie założeń, takie życzenie. Nie, są absurdalne. Dużo ciekawiej jest funkcjonować w trybie rozumienia rzeczywistości i właśnie znaczącym elementem tej rzeczywistości jest rozumienie tych różnych poziomów rozumienia i ich rozkładu w społeczeństwie. I teraz, no, mając tego świadomość i no, nasza rozmowa jest tu też po to, żeby jakby ją przekazywać, to pierwszym życzeniem jest edukacja, czyli żeby jak najszerzej zrozumienia tego typu systemowych kwestii przekazywać. Czyli zmieniłbyś... Ale to jeden, ale przejdę od razu do drugiego. Czyli drugim sposobem rozwiązywania problemów w świecie rzeczywistym są sprawniejsze organizacje, czyli niejako technologie. I tutaj możemy zastanawiać się i właśnie do tego najpierw potrzebne jest to zrozumienie rzeczywistości nad no, systemem, technologią, która pozwoli rozwiązać ten paradoks, którym jest to, że obecnie większość, czyli osoby w większości ogromnej, ciut poniżej średniej lub ciut powyżej średniej no, tego rozkładu rozumienia, w sposób bezpośredni wybierają decydentów, czyli w naturalny sposób wybierają ich o ten jeden poziom ponad swoim, bo... No, ich, bo tylko to ich, potrafią dostrzec i zrozumieć. Ich najbardziej, w najłatwiejszy sposób postrzegają jako autorytety. I to prowadzi do tego, że no, te osoby na poziomie średnim plus plus stają się decydentami wobec systemów, które ich przerastają. Bo właśnie są o ten jeden poziom wyżej. Wspaniały cytat będzie. Będąc tylko o ten jeden poziom wyżej, to ich jakby skala ogarniania też jest mniej więcej o jeden poziom ponad skalą tą średnią, czyli to jest powiedzmy skala gminy, to jest skala jak wyremontować chodnik, drogę i tak dalej. I to są osoby, które świetnie by się do tego poziomu nadawały. Tylko że skoro jest bezpośrednie poprzez telewizję wybieranie decydentów na skalę systemów ogromnych, jakimi są państwa i tam później decydowanie o gospodarkach, o epidemii, o geopolityce, o rzeczach naprawdę bardzo złożonych. No więc gdy to robią te osoby, a nie osoby, no, które niejako naturalnie w społeczeństwie na taką skalę występują i również w dosyć naturalnie, tutaj jakiś naturalny ład w ogóle istnieje, naturalnie w podobnej proporcji potrzebnej do tego, jaka by była, żeby właśnie podejmować te decyzje na skalę wielkich systemów z poziomem zrozumienia współmiernym do wielkości tych systemów. Te osoby są, tylko że nie są one tymi bezpośrednimi autorytetami wobec większości, która wybiera. Sposobem na to byłaby następująca technologia, że ta większość wybiera ludzi, których właśnie widzi jako te swoje autorytety i dopiero oni wybierają tych, których oni postrzegają jako swoje autorytety, a ci wybierają osoby, które również postrzegają jako autorytety i wtedy do tych decyzji niewielu do podjęcia na poziomie społeczeństwa moglibyśmy mieć no akurat te osoby, które w naturalny sposób w społeczeństwie występują w takiej liczbie, że tak jak w Singapurze się to dzieje, te decyzje podejmowaliby mądrzej. Jasne, ja jest zupełnie to inne dwa zdanie. I dwa życzenia. Znaczy system edukacji jak najbardziej. Problem się pojawia tutaj, co materiał dydaktyczny, jak uczyć dzieci. Czy dokładnie tak, jak robiono to wsparcie, znaczy to jest złożone zagadnienie i tu mi się model szwajcarski bardzo podoba, że każda szkoła ustawia sobie własny program. I co więcej, każdy człowiek może w tym partycypować. Człowiek, tak. Każdy z naszych widzów może polecić nasz kanał, który jest niejako kanałem edukacyjnym i jest to już krok w tą stronę. W tą stronę, tak. I ja bym wprowadził taki system, że szkoła na przykład wyższa czy średnia ma pewien
procent od podatku dochodowego, który płaci absolwent, tak? I w tym momencie to by było jedyne źródło utrzymania. Państwo by już nie płaciło, tylko właśnie by była ta liczba tych absolwentów. Tu już wchodzimy w szczegóły organizacyjne, dobra, myślę, że to już na inną rozmowę. Jasne, natomiast jeżeli chodzi o te wybory takie kolejne, szczeblowe, to nie trafia to zupełnie do mnie. Ja uważam, że... Czyli proszę, nie zgadzamy się. Tak, ja uważam, że... I dyskutujmy. Warto by było zrobić znowu to, co w Szwajcarii, czyli podzielić na przykład na województwa czy gminy i niech one sobie wprowadzają swoje własne systemy i patrzeć, która z tych, tych obszarów terytorialnych będzie skuteczniejszy w zarządzaniu. I czyli po wynikach. Tych ludzi, po wynikach, tak? Jest Chrystusowe. Po wynikach sądzić ich będziemy. Może zakończyłbym cytatem Sołżenicyna z książki Krąg Pierwszy. On też miał pewien pomysł. Otóż podaż dóbr powinna być nader umiarkowana, nawet niedostateczna, ponieważ ludzie zupełnie syci wpadają w rozgardiarz ideologiczny, jak to widzimy na Zachodzie. To było pisane, wiesz, jakieś 20 lat temu. Jeżeli człowiek nie będzie musiał się troszczyć o codzienny chleb, to wyrwie się spod wpływu materialnych sił historii. Byt przestanie określać świadomość i wszystko pójdzie w diabły. Nie zgadzam się. uważam, że jest to idealistyczne podejście, a ja uważam, że w Polsce decydenci, taka ich praca, powinni dbać o to, żeby życie Polaków było jak najzasobniejsze, jak najlepiej się rozwijało, jak najbardziej rozkwitało. Myślę, że poziom rozkwitania życia ludzkiego jest tak nieograniczony, że to, co się liczy, to nie być na niskim poziomie, żeby to Morawiecki właśnie, no tu niestety padło nazwisko, chciał tymi oczekiwaniami tak zarządzać, żeby ta miska ryżu, czy już nie pamiętam, jak to tam było dokładnie. Nie. Poziom rozkwitu i rozwoju człowieka jest tak nieograniczony, że każdy na każdym poziomie, nawet na poziomie wysokiej zasobności, może ten rozwój do gwiazd. To na zakończenie odpowiem Ci cytatem już nie Słowianina, tylko Anglosaksona, Louisa Wolperta, Nienaturalna natura nauki. Ludzie odnawiają się w każdym pokoleniu przede wszystkim dzięki klasom niższym, a w mniejszym stopniu dzięki średnim i wyższym. Niech będzie rotacja. W Polsce jest ona bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Zapraszam do następnych. Tematów mamy w bród, także również Państwu dziękujemy za tą wspaniałą intelektualną przygodę o myśleniu i poziomach zrozumienia. Dziękuję.